tak, no to witam w takich oto okolicznościach przyrody. Ja jestem w Ligocie, przy ulicy Niski. I dzisiaj po raz pierwszy od wielu lat założyłem na nogi to coś. Jak idzie? Na razie myślę, że nieźle, chociaż ponad rok żeś nie jeździł. Tak więc takie pierwsze treningi trzeba zrobić. To jak widzicie, jeżdżę na łyżworolkach. Fajnie, super. Mam do pomocy kijki narciarskie, ale teraz z racji tego, że nagrywam z gimbala, no to muszę mieć jedną rękę wolną i dać pozór, żeby się tutaj nie wywalić. Fajnie się jedzie. Nie ma za ciepło, nie ma za zima. Jestem w Ligocie. Fajna też alternatywa, żeby nie toczyło się całe życie na rowerze. Jak widzicie, takie fajne okoliczności przyrody. Mamy. Fajnie się jedzie, super. To jest ulica Niska w Ligocie. Asfalt taki w miarę, można jeść. Rower nadal w serwisie, więc trochę słabo. Oj, auto idzie. O kurczę, już się zaćmiło. Ale numer. O, teraz już widać. Odpoczywamy w trowie, ale też już będziemy jechać do domu. Widzę, że tam na komputerach już w VP siedzą. Może już oglądają moje relacje. Tak to już jest. Dobra, no to kończymy na dzisiaj. Aktualnie jestem na granicy Zabrzega i Bronowa. Ja jestem w Zabrzegu, a auta już są w Bronowie. Generalnie rzecz biorąc, jest tutaj wejście do rezerwatu Rotus, rezerwatu, gdzie można dojść tylko do granicy, dlatego że jest to rezerwat ścisły torfowiskowy i wchodzić tam de facto nie wolno, aczkolwiek nie słyszałem jeszcze nigdy o czymś takim, żeby wystawili tutaj jakiś mandat, a rezerwat istnieje od lat 60. Także spoko. Aktywność rolkarska, kiedy nie ma rowera, ale też powiem szczerze, że aktywność jak najbardziej wskazano. Nie siedzieć w domu, nie
siedzieć na dupie na krześle, tylko ruszać się. Tak, to jest Brunów, taki mały odpoczynek dzisiaj. Kompleks rekreacyjno-sportowy w Brunowie. No jak jest kompleks sportowy, to sport musi być, nie? Ja odpoczywam, już mam 6 km przejechane dzisiaj na rolkach, także... O, pan Wojtek się odzywa na WhatsAppie, że jestem niezniszczalny. A, czy niezniszczalny? Tego bym się nie chciał przekonywać, ale COVID-a udało się pokonać, także na szczęście udało się, bo jeszcze nie wszystko do końca jest dograne, ale w płucach nic nie ma, także spoko, jeszcze tylko sprawy neurologiczne i, że tak powiem, nerwowe do wyjaśnienia, ale wszystko idzie ku dobremu, także damy radę. Jak to gadają, nie siądź na dupie, tylko rusz się. I jak nie rower, to jakiś inny sport. Byleby tylko nie siedzieć na dupie. Jest taka, że odwiedziłem kolegę mojego tutaj z Brunowa, Dawida i jego mamę. No i praktycznie od początku tej całej pandemii my się nie widzieli, więc trzeba było trochę pogadać. I co najfajniejsze, to mam nadzieję, że kolega będzie też ze mną jeździć na rolkach, a więc nie skończy się to, że będę jeździł sam. I bardzo dobrze, bo ruszać się trzeba, a i też do mnie to będzie dodatkowa motywacja, że nie tylko rower, a też inny sport. I bike komputer prosi o to. Fajny alternatywa do rowera. Tak, no to kończymy to dzisiejsze jeżdżenie. Ja już jestem praktycznie przy domu. Dziękuję wszystkim za uwagę. Jakby ktoś chciał, to tu jest taka darmowa myjnia do rolek.